Cześć. Dzisiaj przedstawiam przyczepę do lodów. Dla kogo? Nie trzeba chyba przedstawiać. A jedno słowo, które określa tą przyczepę, to wow. Jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam. Zostańcie z nami. Tak jak zapowiedziałem, naprawdę przyczepa prezentuje się wspaniale. Pierwsza rzecz to branding i to, co widać z zewnątrz. Po pierwsze, wszystkie profile dookoła są pomalowane i to nie na jeden kolor, ale na dwa kolory. Przyczepa wyklejona z każdej strony. Jedna strona, druga strona. Chodźcie, coś specjalnego Wam pokażę, co jest z drugiej strony. Zapraszam. Siedzę sobie, jestem oparty. I niespodzianka. A do czego to służy? Inwestor zażyczył sobie, żebyśmy robili tutaj selfie. Klienci, żeby robili selfie. Także biorę telefon, cykam foteczkę i wysyłam na internet. Spoko? Bardzo. Dalej chciałbym Wam pokazać jeszcze kilka fajnych rzeczy. Głośniczek, czyli będziecie jedli lody, Wy, może inni, i muzyczka w tle. Wydaje mi się, że ekstra. I najważniejsza rzecz, która jest z zewnątrz, mamy taki magiczny kluczyk. Uwaga, co się dzieje. No i co? Podoba się? Mam nadzieję, że tak, bo to nie koniec niespodzianek. Idziemy do środka, otwieramy. Tak to wygląda. I teraz znowu, co Wam powiem, czego nie widzicie na pierwszy rzut oka? To nie jest drewno, to jest stal. To jest stal fornirowana. A po co jest stalą? Uwierzycie lub nie, ale to jest magnetyczne. Chodzi o to, że jeżeli będzie wydrukowane menu na takich giętkich magnesach, możemy je zmieniać, kiedy chcemy. A dodatkowo, co jeszcze zrobiliśmy dla inwestora? Takie cuda. Przykręca się to tutaj. I będą wyklejone różnego rodzaju smaki i klient może sobie tutaj jakoś tam pyknąć. Trochę teraz o środku. Zobaczcie, jak on wygląda. Jest cały wyklejony. Taka krata idzie góra, dół, prawo, lewo. To się wszystko fajnie schodzi. Mamy zupełnie inny typ lamp niż normalnie. Zazwyczaj dajemy LEDy, ale te wyglądają fajnie. Wygląda to zupełnie inaczej. I w środku też mamy fajną zabudowę. Zapraszam Was, chodźcie do środka, pokażę Wam wszystko. Urządzenia zawsze najlepsza jakość. Mamy tutaj szafę chłodniczą, mroźniczą. Dalej, tak jak w każdym polskim domu, gdzie są kosze? Pod zlewem. Ale dwa do segregacji, tak sobie zażyczył inwestor. Mamy fajną baterię, żeby też była ładna. To wszystko chodzi o to, żeby kosa też była ładna. Dalej szafeczka. Dalej szafeczka ze zbiornikami. Mamy dwa zbiorniki po 125 litrów. Dlaczego takie mamy? To dowiecie się za chwilę. Ponieważ jest również zainstalowana kostkarka. Tak, kostkarka. Potrzebują kostkarki do robienia szejków, do robienia jakichś różnych deserów, aby mieć po prostu lód na miejscu. Tutaj pojemniczki do wkładania na dodatki. Tutaj też jest również otwór na urządzenie, które dostarczy nam klient. Perforacja, aby był chłód. I tutaj na miejscu jest miejsce na szufladę kasową oraz takie ustrojstwo do głośnika, który jest na zewnątrz. Miejsce na urządzenie do lodów jeszcze nie dojechało, klient je dostarcza. A czego jeszcze nie widać, to ta ściana. Ta ściana również jest magnetyczna. Do niej również da się przykleić menu. Pod spodem jest blacha, nierdzewna, delikatne oszustwo, nierdzewna, ale magnetyczna. Tak jest. I tutaj będą kładli sobie menu w zależności od potrzeb. Mogą to łatwo wymienić, łatwo ściągnąć i dostosować do własnych potrzeb. Mam olbrzymią nadzieję, że ta przyczepa Wam się podobała, że zrobiła na Was spore wrażenie, bo na nas robi nadal spore wrażenie. Mamy nadzieję, że inwestor robił, że się spodoba. No i co? Bądźcie z nami, oglądajcie nas i do zobaczenia wkrótce. Cześć!